obwodach Dnia Strażaka w naszej gminie. Cieszę się, że jesteście z nami. Cieszę się, że są z nami Poczty Sztandarowe. Przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie witam Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Szachy. Żeńską drużynę pożarniczą OSP Dobra. Bardzo się cieszę. Witamy wszystkie zastępy strażaków, wszystkie delegacje obecnych tutaj naszych jednostek OSP. Bardzo, bardzo gorąco witam i serdecznie dziękuję za obecność i wytrwałość i wiele dzierżenie w pocztach sztandarowych, naszych sztandarów. Witam poczty sztandarowe równie gorąco. Bardzo serdecznie witamy z nami młodszego brygadiera Pawła Jakubowicza, zastępcę dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Międzyrzecu Podlaskim. Bardzo serdecznie witam pana sekretarza Ireneusza Bieleckiego. Byłego już sekretarza, byłego mieszkańca Łózek, ale z nami jest, bo nas lubi, a my jego. Witam się, Jirku, bardzo serdecznie. Witam was wszystkich, ciebie Jirku, ciebie drogi komendancie. Witamy nas tu, was tu wszystkich obecnych. Chcieliśmy przy okazji dzisiejszego święta, które hucznie obchodzimy, zatrzymać się chwilkę i podziękować i wyróżnić ważnych dla nas strażaków. Jak zwyczaj już od kilku lat głosi, wyróżniamy w roku, w podsumowaniu wyróżniających się strażaków z poprzednich lat. Chcieliśmy wyjątkowo w tym roku uhonorować kilku druków za ich zaangażowanie, aktywność w życie poszczególnych jednostek. Zacznę od wyróżnień. Chciałbym wyróżnić drucha Mateusza Marka. Zapraszamy do nas. Brawo. Druch Mateusz z druchem Brzękiem w ubiegłym roku bardzo skutecznie, hucznie i pięknie, myślę, że wszyscy z tego cieszyliśmy i wszyscy to widzieliśmy, obeszli stulecie jednostki OSP Brzuszka. To najstarsza jednostka w naszej gminie z historią, z tradycjami. Chłopaki bardzo mocno się postarali i napracowali, żeby tej uroczystości nadać odpowiednią rangę. Byliśmy, widzieliśmy, myślę, że brawa wielkie się należą. Chcieliśmy też wyróżnić szczególnie nam znanego i lubionego drucha OSP Worsy Zenona Zaleskiego. Zapraszam cię. Ja nigdy nie widziałem, żeby Zenek miał swój humor. Ma zawsze dobry humor, uśmiecha się, oddycha drucha i nas wszystkich, dobry humor w prawie. I za to, i za aktywność, to za to Zenku, i za to, że jesteś z nami. Dziękujemy ci bardzo i gratulujemy tego wyróżnienia. Zarząd zdecydował również, ażeby wyróżnić drucha Jarosława Kowieckiego. Zapraszamy Jarka. Jeśli nie ma, to zapraszamy kogoś w jego imieniu. Druch Jarosław Kowiecki, druch OSP Dołka, zasłużył się w naszej ocenie bardzo mocno od lat, aktywnie wspiera swoją pracą i zaangażowaniem jednostkę OSP Dołga, która w ostatnich latach święci nie tylko samochody, ale też triumfy i liczę na to, że tak będzie w przyszłości. Proszę przekazać Jarkowi to wyróżnienie i mu serdecznie pogratulować. Ze względów, o których mówiłem wcześniej, uroczystych obchodów stulecia jednostki OSP Szóstka, zaangażowania
tegoż druha, zespołów z wyróżnionym już druhem Magrem, chcieliśmy wyróżnić Przemysława Kalinkę i nadać mu zasłużony w naszej ocenie i zaszczytny tytuł Strażaka Roku. Zapraszamy Przemka. No niestety nie ma. No to w takim razie Mateusz, ty wszystko odbierzesz. Koniecznie przekaż. Gratulujemy na twoje ręce i dziękujemy Przemkowi za zaangażowanie i za pracę na rzecz jednostki, której efekty wszyscy widzimy. Koleżanki, druhni i druhowie, raz jeszcze cieszę się bardzo, że jesteście z nami. Przyjmijcie również ode mnie w imieniu całego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Zdrowie najserdeczniejsze życzenia z okazji waszego święta. Chcę wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że jesteście z nami. Chcę podkreślić, że dla całego samorządu, dla nas wszystkich jesteście bardzo ważni. Jako jednostki OSP jesteście swego rodzaju spoiną, która łączy wszystko to, co najlepsze w naszej gminie. Na was, na waszym zaangażowaniu, na waszej charyzmie, na waszym wsparciu można budować wiele, wiele, wiele najwspanialszych rzeczy, jakie tylko sobie wymyślimy. Dziękuję za to, że mogę na was liczyć, że nas nigdy nie zostawiacie, że nas zawsze wspieracie, że możemy wami często po prostu załatwić najważniejsze sprawy, jakie do samorządu są przypisane. Liczę na to, że będziecie z nami nadal, a my będziemy się starać, żeby jednostki miały takie i organizacyjne, i finansowe wsparcie, żeby mogły nadal równie aktywnie i owocnie się rozwijać. Życzę wam na okoliczność naszego wspólnego święta wszelkiej pomyślności wam, dla waszych rodzin, również zaangażowania, satysfakcji z służby, którą na rzecz mieszkańców całej naszej gminy codziennie świadczycie. Dziękuję wam za gotowość i cóż, proszę o więcej. Wielkie brawa dla was. W imieniu wszystkich strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej i ogólnie z Państwowej Straży Pożarnej dobitne dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za wasze zaangażowanie, bo jesteście naprawdę wybitni. Tak mam, jeżeli mam styczność powiedzmy w jakimś szerszym gronie, no to gmina Drelów wybitnie zasługuje na słowo dziękuję. Jesteście naprawdę wielcy. Wszystkiego dobrego z okazji świętego Floriana, miesiąca maja jako strażackiego. Dziękuję serdecznie.